jedno z najbardziej legendarnych miejsc na całym szlaku bojowym Legionów Polskich. Reduta Piłsudskiego. To o wiarę sławą miejsce jest tak naprawdę liczącą kilkaset metrów piaszczystą wydmą górującą nad rozlewiskami rzeki Garbach. W odległości około kilku kilometrów od Kostiuchnówki. Zanim pospacerujemy po tym miejscu, które pomimo upływu ponad 100 lat od zakończenia walk nadal skrywa wiele tajemnic i doskonale są tutaj widoczne ślady tych minionych wydarzeń. Zanim jednak opowiemy sobie o tym, jak to wygląda dzisiaj, kilka słów na temat historii tego miejsca. Sama Reduta Piłsudskiego zaczęła powstawać w listopadzie roku 1915. Oczywiście nie nosiła wtedy tej nazwy. O historii nazwy i awanturze z nią związaną opowiem nieco dalej. Natomiast w listopadzie roku 1915 obsadzające ten odcinek oddziały 2 Brygady Legionów Polskich rozpoczęły budowę stałych pozycji. Bardzo szybko doceniono strategiczne wręcz znaczenie wrzynającej się klinem na kilkaset metrów w pozycje rosyjskie podłużnej piaszczystej wydmy. Pozwalała ona prowadzić ogień flankowy wzdłuż rozlewisk rzeki Garbach, zabezpieczając pokaźny odcinek frontu przed ewentualnym atakiem Rosjan bądź jakimikolwiek próbami przedarcia się przez zamarznięte w okresie zimowym bagna. Rozbudowa pozycji trwała nieprzerwanie przez kilka miesięcy. Praktycznie wszystkie prace na tym odcinku zostały wykonane przez żołnierzy 2 Brygady, którzy opuścili ten teren w ramach rotacji jednostek dopiero późną wiosną roku 1916. Odcinek tutaj na tej piaszczystej wydmie obsadziła 1 Brygada Legionów Polskich, która niemalże natychmiast nazwała ową piaszczystą wydmę ku czci swojego wodza Józefa Piłsudskiego. Wybuchł w związku z tym bardzo potężny skandal. Jego echa można odnaleźć zarówno w prasie legionowej, jak i też w licznych wspomnieniach i pamiętnikach. Niemniej jednak sama Reduta nadal znajdowała się na kluczowej pozycji i była tak naprawdę podstawą polskiej obrony na całym odcinku pomiędzy Optową a Kostiuchnówką. Jeśli chodzi o walki toczone tutaj na Reducie, to aż do lipca roku 1916 miały one charakter wybitnie pozycyjny. Do najbliższych rosyjskich okopów od najdalej wysuniętego polskiego punktu było zaledwie 50 metrów. Wprawni żołnierze byli w stanie przerzucać lekkie niemieckie granaty, tak zwane jajka. Natomiast dochodziło tutaj do prawdziwych polowań snajperskich na przeciwnika. Na Reducie z obu stron polskiej, jak i też od strony rosyjskiej, zwanej przez Rosjan Orlim Gniazdem, były wkopane specjalne pancerne tarcze dla strzelców z niewielkimi odchylanymi okienkami. Miały one w teorii zabezpieczać żołnierza prowadzącego ogień, natomiast bardzo często dochodziło do zasadzek i wygrywał ten, który był dobrze wstrzelany i był w stanie oddać celny strzał w to niewielkie, kilkucentymetrowe okienko w momencie, w którym przeciwnik je otwierał. Bardzo często strzelano też w podstawy tych strzelnic. Po kilkunastu trafieniach one zaczynały się luzować i zjeżdżać na tym sypkim piasku, z którego zbudowana jest cała ta wydma. Oczywiście dochodziło również do swoistych rozejmów. Mam tutaj na myśli szczególnie okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Były zapisane we wspomnieniach sytuacje takie, iż właśnie z okazji świąt wstrzymywano ogień, żołnierze nawet wymieniali się poprzez odpowiednio wybrane delegacje niewielkimi podarkami. Na Nowy Rok polscy legioniści wypożyczyli nawet Rosjanom harmonię, która oczywiście honorowo została zwrócona. Rozejmy tego typu nie trwały jednak nigdy zbyt długo. Rotacja oddziałów na poszczególnych odcinkach była dość duża i zawarte umowy nie trwały z tego względu nigdy zbyt długo. No chyba, że kolejnym oddziałom również udało się w odpowiedni sposób dogadać. Wszystko zmieniło się w lipcu 1916 roku. Reduta była tak naprawdę jedynym suchym przejściem przez błotnistą i zabagnioną dolinę Garbachu. Z tego też względu poszło tutaj główne rosyjskie uderzenie. Po kilkugodzinnym przygotowaniu artyleryjskim Rosjanie ruszyli do szturmu. Żołnierze polscy świetnie okopani
po zakończeniu ostrzału artyleryjskiego natychmiast zajęli swoje pozycje i otworzyli morderczy ogień z karabinów maszynowych oraz z broni ręcznej. Prawdziwe spustoszenie w szeregach atakujących Rosjan wywołały również fugasy, które były wkopane i zamaskowane w terenie. W momencie, kiedy nad taką prowizoryczną minę wbiegała rosyjska tyraliera, była ona detonowana. Warto również wspomnieć o tym, iż w trakcie największych walk na reducie pojawił się osobiście Józef Piłsudski. No, z jego strony było to posunięcie niezbyt roztropne, wręcz brawurowe. Z drugiej zaś strony żołnierze niezwykle doceniali tą jego odwagę, to iż nie porzucał, w przeciwieństwie do wyższych dowódców austriackich czy nawet niemieckich, swoich szeregowych żołnierzy, ale zjawiał się na tych najtrudniejszych odcinkach frontu, bezpośrednio podnosząc morale walczących tutaj żołnierzy. Prawdziwy dramat na reducie Piłsudskiego rozegrał się tutaj w nocy z 4 na 5 lipca. Rosjanie po kolejnym wieczornym ataku, który został krwawo odparty, podpalili las. Czy podpalili go Rosjanie, do końca nie wiadomo, natomiast najprawdopodobniej pożar wywołały flary, którymi próbowali w nocy podczas tego nocnego ataku oświetlać teren. Zapaliła się przesuszona ściółka leśna oraz liczne nagromadzone gałęzie. Pożar sprawił, iż w potwornych męczarniach zginęła cała masa rannych rosyjskich żołnierzy, którzy byli zaplątani w druty kolczaste. Krzyki płonących rannych ludzi i swąd palonego mięsa do tej pory są wspominane w zapiskach legionistów, którzy ocalali tutaj z tej rzezi na reducie Piłsudskiego. Dzisiaj w centralnej części reduty znajduje się ustawiony tutaj w 1938 roku pamiątkowy słup z bazaltu, upamiętniający właśnie walki legionistów oraz wizytę komendanta Józefa Piłsudskiego dokładnie w tym dniu, 4 lipca, w trakcie tych najcięższych walk. Sam słup, podobnie jak i inne tego typu słupy, został w czasach sowieckich przewrócony. Na szczęście leżał napisem do dołu, także jego cała ta część z orzełkiem nie została uszkodzona. Słup został podniesiony w końcu lat 90. Następnie wokół niego uporządkowano i odnowiono cały teren. Dzisiaj reduta jest doskonale widoczna. W ostatnich latach wycięto tutaj większość porastających ten teren sosen. Także sam teren, jak i również okopy są świetnie widoczne. Zapraszam zatem do spaceru po tym legendarnym miejscu. Na reducie Piłsudskiego doskonale widoczne są linie okopów. Jest to w znacznej mierze zasługa tego, iż w drugiej połowie lat 30. postanowiono w ramach porządkowania pobojowiska legionów pod Kostiuchnówką utworzyć tutaj swoisty skansen historyczny. Oprócz ustanowienia słupów pamięci odtworzono również fragmenty pozycji legionowych. Z tego też względu okopy te zachowały się w bardzo dobrym stanie do dnia dzisiejszego. Jako ciekawostkę mogę podać fakt, iż cały czas chodząc tutaj po reducie możemy odnaleźć właśnie w tych okopach całą masę ciekawych przedmiotów. No, pierwszym naturalnym jest oczywiście słynny wołyński krzemień. No, kamienie tej wielkości nie należą tutaj do rzadkości. Rzeczywiście można tego znaleźć całe tony. Krzemień piękny, bardzo fajnie się go łupie. Zresztą był też lubianym przez stacjonujących tutaj legionistów, którzy przy jego pomocy rzeźbili, tudzież wykonywali naprawdę bardzo fajne przedmioty użytku codziennego. Drugim charakterystycznym przedmiotem, który bez najmniejszych problemów możemy odnaleźć wzdłuż całej reduty Piłsudskiego, są oryginalne druty kolczaste. Klasyczny austro-węgierski drut z okresu I wojny światowej. Pamiętajmy, iż cały ten teren był doskonale przygotowany do obrony. Zasieki w kilka warstw, doskonale wpisane w system ognia, dodatkowo właśnie liczne fugasy. Do największej eksplozji na reducie Piłsudskiego doszło wiosną 1916 roku. Za chwilę udamy się do miejsca, gdzie ten wybuch nastąpił. Jego ślady są widoczne doskonale aż po dziś dzień. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów redutu Piłsudskiego jest położony mniej więcej w 2/3 jej długości przekop.
przekop z jednego boku na drugi. Dzisiaj ma on głębokość około 6-7 metrów. Historia jego powstania jest dość nietypowa. Otóż wiosną 1916 roku obsadzający redutę Piłsudskiego żołnierze zaczęli podczas nocnych wart słyszeć jakieś dziwne dźwięki, szmery, chrobotania. Coś, co przypominało odgłosy prac ziemnych. Taktyka stosowana wówczas przez obie walczące strony zakładała prowadzenie wojny minowej. Podkopy pod kluczowe pozycje przeciwnika w celu założenia tam potężnych ładunków wybuchowych nie były rzadkością. Z tego też względu dowództwo Legionów, które doskonale zdawało sobie sprawę z ważności Reduty Piłsudskiego, zleciło legionowym saperom działania kontrminerskie. Wybrano metodę przekopu. Cała reduta została przeryta rowem o głębokości ponad 10 metrów. Żadnych śladów prac ze strony rosyjskiej nie znaleziono. Dla bezpieczeństwa postanowiono jednak założyć kilkutonowy ładunek ekrazytu, który następnie zdetonowano. W teorii eksplozja powinna zniszczyć ewentualne niewykryte w tradycyjny sposób rosyjskie podkopy. Sama eksplozja została zapowiedziana wśród żołnierzy Legionów i stała się swojego rodzaju atrakcją. W momencie walk pozycyjnych, kiedy dochodziło jedynie do pojedynczych wymian ognia ze zwykłych karabinów, tak wielka eksplozja była nie lada atrakcją. Jakież było wielkie rozczarowanie obsadzających okoliczne odcinki frontu żołnierzy, kiedy potężny wybuch kilku ton okazał się jedynie niewielkim fajerwerkiem. Cała siła eksplozji została pochłonięta przez olbrzymie masy piachu. Powstałą w ten sposób dziurę postanowiono jednak wykorzystać do budowy jednego z najpotężniejszych schronów na całym odcinku frontu obsadzanym przez legiony. Schron drewniano-ziemny, miejscami wzmacniany również kolejowymi szynami, był naprawdę potężny. Oprócz walonych na krzyż grubych sosen, żołnierzy w nim znajdujących się chroniła kilkumetrowa warstwa ziemi. Schron ten odegrał bardzo ważną i pozytywną rolę w czasie rosyjskiego szturmu w dniu 4 i 5 lipca 1916 roku. To właśnie dzięki niemu większość załogi reduty przetrwała morderczy ogień rosyjskiej artylerii i już po zakończeniu tego przygotowania artyleryjskiego zajęła totalnie zrujnowane, zwykłe okopy. To właśnie dzięki temu, że żołnierze przetrwali w tym schronie, możliwa była dalsza obrona reduty. Do dziś dnia po tym rowie i po tym wykopie pozostał właśnie widoczny za mną charakterystyczny wąwóz przecinający w poprzek całą redutę Piłsudskiego. Teren Reduty Piłsudskiego jest w tej chwili intensywnie wykorzystywany zarówno w ramach normalnej gospodarki leśnej, jak i też w ramach rabunkowych poszukiwań bursztynu, ale również i militariów. Cała okolica należała do strefy, która tak naprawdę w ostatnich latach była praktycznie niekontrolowana przez państwo ukraińskie. Rządziły tutaj gangi poszukiwaczy bursztynu. Poszukiwania te odbywały się w ten sposób, iż motopompami pod gigantycznym ciśnieniem rozmywano piaszczyste wydmy, wypłukując zalegający tutaj dość płytko na głębokości od 1,5 metra do kilku metrów bursztyn. Mało kto z nas wie, iż to właśnie Polesie Wołyńskie, tutaj zwłaszcza na tej ukraińskiej stronie, jest jednym z największych złóż bursztynu w całej Europie. Niestety barbarzyńskie metody pozyskiwania bursztynu sprawiły, iż znaczna część terenu uległa gigantycznej degradacji. Na samej Reducie Piłsudskiego mamy jednak na szczęście większość miejsc historycznych nienaruszonych. To trzeba przyznać miejscowi, te miejsca znają i szanują je. Część starych drzew zwala się samodzielnie. Warto zawsze tego typu miejsca przeszukiwać, nawet bez wykrywacza metalu. Tu akurat w korzeniach tego drzewa znalazłem dosłownie kilka minut wcześniej, proszę bardzo, pozostałość po legionistach. Piękna łódka z amunicją do Mannlichera. Proszę Państwa, żeby nie być do końca gołosłownym, kiedy mówiłem o tym bogactwie reduty, wszelkiej maści artefakty, zapraszam tutaj do kolejnego powalonego starego drzewa. Na wierzchu mamy resztkę łódki od Mannlichera.
Teraz pobieżne przekopanie piachu pozwoli nam, o proszę bardzo, tutaj łódka do Mannlichera piękna, coś czego tutaj miejscowi już praktycznie nie zbierają. W Polsce jest to natomiast dla wielu kolekcjonerów cenne trofeum, a jeszcze cenniejsze dla naszej dzielnej milicji, która za tego typu rzeczy jest w stanie ludziom wpakować realne wyroki za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Posprawdzamy, może jeszcze coś tutaj nam wyskoczy. No, już chyba będzie wszystko. A nie, proszę bardzo. Kolejna łódka mannlicherowska, tym razem pusta, wystrzelana. Proszę Państwa, nie bez powodu wspomniałem o tym, iż reduta jest często bezmyślnie niszczona przez miejscowych poszukiwaczy skarbów. Jeżeli w Polsce narzekamy na naszych wykopkowców, którzy nie zasypują po sobie dziurek, to proszę spojrzeć na to, co wyryto, sądząc po śladach stosunkowo niedawno tutaj na reducie Piłsudskiego. Sygnał rzeczywiście musiał być interesujący. Co tak naprawdę znaleźli miejscowi poszukiwacze, tego nie wiemy. Natomiast na ścianach swojej dziury pozostawili typowe śmieci. Większość z nich stanowią klasyczne puszki po wojskowych konserwach. Przedmioty tego typu prawie zawsze znajdują się w miejscach walk pozycyjnych. Jeśli chodzi o same puszki, to w legionowych pamiętnikach możemy przeczytać, iż większość z nich dostarczała firma, która oznaczała swoje produkty skrótem HF. Legioniści żartowali, że jest to skrót od Hundfleisch, czyli psie mięso. Oprócz puszek po konserwach, no, też możemy tutaj na dnie wykopu znaleźć resztki potłuczonych butelek po winie, wystrzelane łódki amunicyjne do Mannlichera oraz całą masę odłamków od pocisków różnego kalibru. Miejsce na pewno ciekawe, niestety w ten sposób całkowicie niszczone, gdyż nawet jeżeli pozyska się z tego typu barbarzyńskich wręcz dziur jakieś cenne przedmioty, to tracą one zupełnie swój kontekst archeologiczny i historyczny. Także myślę, że rozmiar tej dziury pokazuje doskonale skalę problemu tutaj na reducie Piłsudskiego i ogólnie w okolicach Kostiuchnówki. Aha, ponieważ jesteśmy w internecie, trzeba tutaj mówić rzeczy oczywiste, to chciałem tylko przypomnieć wszystkim piszącym na mnie donosy, że przedmioty te nigdy nie opuszczą terytorium Ukrainy i po odpowiednim unieszkodliwieniu i obróbce zostaną przekazane do miejscowej Izby Pamięci.